Dzisiaj moim gościem jest pan dr Krzysztof Rak. Witam pana doktora bardzo serdecznie. Autor głośnej książki, która ukazała się w ubiegłym roku, w 2019 roku, Polska, niespełniony sojusznik Hitlera. I dzisiaj też, może nie tyle wokół samej książki, ale problematyki, która zamyka się w pytaniu, czy sojusz polsko-niemiecki, ten w przededniu II wojny światowej, był możliwy. Będziemy się koncentrować, będziemy skupiać naszą uwagę, mając nadzieję, że zachęcimy Państwa do myślenia o historii. Ja nie będę ukrywał, że z panem doktorem Krzysztofem Rakiem znamy się oczywiście nie od dzisiaj, to po pierwsze. Powtórę, w wielu kwestiach się różnimy. Mieliśmy okazję już kiedyś dyskutować na ten temat właśnie na kanwie książki pana doktora Raka. Chciałem zadać pytanie, bo taka jest konwencja naszego programu. Wymieniamy tutaj myśli, ale od pytania trzeba zacząć, trochę prowokacyjne. Panie doktorze, czy rzeczywiście w ogóle w międzywojniu, zostawmy na razie sam okres rządów Adolfa Hitlera, III Rzeszę, ale czy w ogóle w międzywojniu, także w czasach Republiki Weimarskiej, była jakakolwiek szansa na to, żeby Polska stała się nawet nie sojusznikiem, ale partnerem Rzeczypospolitej, kiedy te kraje, Niemcy, żeby się stały partnerem, czy Polska i Niemcy, no po prostu były partnerami, choćby w obliczu niebezpieczeństwa komunistycznego, chociaż te kraje tak wiele dzieliło, bo przecież mieliśmy i spory terytorialne, chociaż strona polska raczej nie używała tego określenia, ale tak to było traktowane również i w dyplomacji międzynarodowej, podczas konferencji, spotkań. Mieliśmy zadawnione spory historyczne, bez wątpienia, które rzutowały chociażby nieodległe czasy zaborów, germanizację, przecież pamiętaną chyba nie tylko w zaborze pruskim. Czy w ogóle takie partnerstwo, zbliżenie, zostawmy na razie sojusz w międzywojniu między Polską a Niemcami było możebne? No najprościej byłoby odpowiedzieć na to pytanie nie. Bo do tego byśmy jeszcze musieli do tych czynników uniemożliwiających, nazwijmy partnerstwo polsko-niemieckie, dochodziło jeszcze coś, co jest kluczowe, czyli tak zwane idee 1919 roku. I ten obraz Polski kreowany przez politykę niemiecką i również przez propagandę niemiecką, Polskę porównowano do szekspirowskiego Kalibana, prawda? No to z Kalibanem trudno w ogóle mówić o partnerstwie, trudno mówić o współpracy. Ale oczywiście, jeśli byśmy poszukali głębiej, to na pewno w niemieckim MSZ-cie były pewne koncepcje, które no, można było mówić o pewnym, które dążyły do pewnego porozumienia z Polską. Myślę tutaj o koncepcjach zaraz po zamachu majowym, które pojawiły się pod pewnym impulsie, które marszałek Piłsudski w stosunkach polsko-niemieckich zrobił, ale może do tego wrócimy. No bo wróćmy, co to były te, o co chodziło z tymi ideami 1919 roku. No, Polska w polityce niemieckiej po pierwsze okazała się tym państwem, które było najbardziej niewdzięczne wobec Berlina. Dwa, Polska była jednym z tych przyczyn, istnienie Polski było jedną z tych przyczyn tego niesprawiedliwego porządku wersalskiego. Tak, ta niesprawiedliwość Wersalu dla Niemców równa się Polska. Pamiętajmy o tym, że dyplomaci niemieccy, chociażby słynny późniejszy sekretarz stanu Bernard von Bülow, w momencie podpisywania
traktatu wersalskiego. On w swoich wspomnieniach mówi, no po podpisaniu wiedzieliśmy, że następnym zadaniem naszej polityki zagranicznej naczelnym będzie rewizja tego porządku, który tutaj, który jest efektem konferencji paryskiej, który jest efektem traktatu wersalskiego. Tak więc Niemcy podpisując, dyplomaci niemieccy podpisując traktat wersalski, od razu wiedzieli, że głównym zadaniem, zasadą naczelną polityki zagranicznej Niemiec będzie tego traktatu rewizja i głównym celem tej rewizji oczywiście miała być Polska, bo jak się poczyta sukcesywnie te programy rewizyjne konstruowane w Auswärtiges Amcie, czyli niemieckim MSZ-cie, no to zastanawia to, że rewizja granicy wschodniej Niemiec jest absolutnie kluczowa. Wszystko inne, nawet co ciekawe, ewentualne przyłączenie Austrii, Anschluss Austrii, czy przyłączenie tych części Sudetów zamieszkałych przez Niemcy. Przecież tam Niemców było około 3 milionów, prawda? A tu w Polsce, jeśli było około miliona Niemców. Tak więc wydawałoby się, że jeśli ten program rewizyjny no, powinien dotyczyć całego otoczenia Niemiec i całego tego porządku wersalskiego, a on dotyczył głównie Polski. I ja mam takie wrażenie, że tu to był ten pewien element irracjonalny w polityce zagranicznej Niemiec, bo jak się patrzy potem na najważniejszego polityka lat 20., a mianowicie Gustawa Stresemanna i właśnie się popatrzy na tę próbę dogadania się, bo marszałek Piłsudski zaraz, czy prawie zaraz po zamachu majowym pomny skutków Locarno no, próbował przeciwdziałać tym skutkom Locarno i jego koncepcja polegała na właśnie generalnych porządkach w stosunkach, generalnym uporządkowaniu w stosunkach polsko-niemieckich i to mu się nie udaje, bo Niemcy w ogóle nie chcą o jakimkolwiek sensownym porozumieniu rozmawiać, bo Niemcy grają w owym czasie 25-26, oni uważają, że w ogóle no, prawdopodobnie Polska się rozpadnie. Nie ma co wzmacniać ich Polski jakimkolwiek porozumieniem politycznym i czekajmy, aż ta Polska się zacznie rozpadać i wtedy my zrealizujemy swoje cele. No i wtedy właśnie, bo to pytanie jest, no właśnie, jak jest, czy była jakaś możliwość jakiegoś porozumienia. I wtedy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec pod koniec 26 roku szef, nazwijmy to Wydziału Polskiego, Cechlin, tworzy taki bardzo, uważam, ciekawy dokument koncepcyjny, byśmy go nazwali. I w tym dokumencie on rozważa, w jaki sposób Niemcy mają zrealizować ten główny swój cel, czyli rewizję granicy wschodniej. No to jest bardzo, ja uważam, że to jest jeden z takich ciekawszych dokumentów i pokazujący pewną klasę analityczną. Warto ten dokument sobie czytać i analizować. I on dochodzi do wniosku takiego, że ponieważ zakładamy, że, no pamiętajmy, ta rewizja wedle polityków, czy większości polityków Republiki Weimarskiej, ona jednak ma mieć charakter pokojowy. To jest to założenie. Choć nie wszyscy w to wierzą, bo na przykład Rauscher od razu mówi, tak, tutejszy poseł mówi, że dajmy sobie spokój, Polacy nigdy nie zgodzą się na w jakikolwiek sposób na pokojową rewizję swojej granicy. Polak znał dobrze dosyć Polaków. Ale właśnie ów Cechlin próbuje zarysować coś w rodzaju takiego układu politycznego. Jak w sposób polityczny, czyli nie
sięgający po ścieżkę wojenną, dokonać rewizji i porozumienia z Polską. I pierwszym etapem miałoby być porozumienie się z Francją, czyli to miałby się etap polityki porozumienia tej briandowskiej, to miała być odpowiedź na Brianda. I w momencie, kiedy dojdzie do to porozumienie francusko-niemieckie, osiągnie pewien etap bliskości, zaufania, no wtedy postawimy sprawę rewizji granicy wschodniej. I on uważał, co jest właśnie ciekawe, że niekorzystne będzie rewizja, za którą Polska nic nie otrzyma. On uważał, że musi być jakaś rekompensata. No i tam pojawia się ta koncepcja, która jest całe lata 20. i na początku lat 30. cały czas obecna, a mianowicie, że Niemcy odzyskają... Wymiany korytarza za Kłajpedę. Za Kłajpedę albo nawet całą Litwę. Tak więc tu widzimy, no tu to w jakiś sensie to są jakieś możliwości, były jakieś koncepcje. Tylko jak ta koncepcja, bo to był szef wydziału ów Cechlin, autor, jak ta koncepcja została przyjęta przez jego przełożonych? Otóż została przyjęta z natychmiastowym odrzuceniem, bo Cechlin, on to domyślał do końca. Wiedział, że w momencie, w którym dojdzie do tej rekompensaty, do załamania dojdzie stosunków sowiecko-niemieckich. Tu nie było innej możliwości, bo dla Sowietów państwa bałtyckie no to było jeden z absolutnych priorytetów, nazwijmy to, sowieckiej polityki zachodniej. Cała sowiecka polityka zachodnia polegała na tym, żebyśmy my nie zbudowali żadnej struktury tutaj, ani nie porozumieli się w żaden sposób. To jeszcze nie wszystko, dlatego że powołując się chociażby na badania Zenonasa Butkasa, historyka litewskiego, już sprzed lat jasno wynika z nich, że elita litewska, może co ciekawe, w najmniejszym stopniu poza socjaldemokratami była opłacana przez Sowietów. Podkupywana była prasa i tak dalej. Tam pakowali Sowieci duże pieniądze. Ale ja chciałem... Ja tylko dokończę ten temat. Proszę jak bardzo. Odpowiedzieli jego szefowie? Tam był dyrektor, nazwijmy to, departamentu, czy taki zastępca dyrektora departamentu, od razu on odpisał. No bardzo fajny, bardzo ciekawe idee, ale ze względu na to, że naszym priorytetem jest utrzymanie dobrych stosunków z Sowietami i utrzymanie linii Rapallo, tego rodzaju koncepcje nie wchodzą w grę. No czyli reasumując, nie było możliwości porozumienia politycznego i to, co ciekawe, właśnie ze względu na politykę niemiecką, bo ewidentnie zaraz po zamachu majowym marszałek i to drogą oficjalną, czyli dyrektor Jackowski i nieoficjalną, czyli poseł Herman Diamant, to była taka ulubiona metoda marszałka, że wysyłał takich nieoficjalnych emisariuszy, którzy mieli ułatwiać rozwiązanie pewnych problemów z polityki zagranicznej. Dodajmy, no, Diamant prawdopodobnie co najmniej 3 razy rozmawiał i to poważnie ze Stresemannem. Mamy nawet niemiecką notatkę samego Stresemanna z tej rozmowy. No to były bardzo poważne rozmowy, ale no, jakby dla polityki niemieckiej owego czasu porozumienie z Polską było niemożliwe i Niemcy po prostu grali na to, że Polska jednak się rozpadnie, że ten kryzys gospodarczy, kryzys finansowy przede wszystkim, tak? Ten kryzys finansowy z końca 25 roku, on doprowadzi do tego, że Polska upadnie i wtedy jako Polska, jak oni mówili wręcz o państwie upadłym, tak? I wtedy to państwo upadłe będzie musiało zgodzić się na różnego rodzaju koncesje, rewizje, no i wtedy Niemcy oczywiście też coś dadzą za to. A mianowicie wtedy łaskawie pomogą
Polskę ratować gospodarczo i też widzieli, jeśli widzieli jakąś, no właśnie, jakiś rodzaj porozumienia, no to w tym momencie, jak Polska upadnie, jak oni dokonają rewizji granicy, no to wtedy Polska będzie taką satelitą, najpierw przede wszystkim gospodarczą i takie porozumienie w tym sensie, o tak mogli sobie wyobrażać porozumienie. No oczywiście z punktu widzenia polskiego takie porozumienie było niemożliwe. Dziękuję. To jest bardzo długi wykład, do którego można by było się odnieść w wielu wątkach. Ja zawsze byłem zwolennikiem takiej zasady, że nikt nie zrozumie tych skomplikowanych, zawiłych stosunków w latach 30., jeżeli nie wejdziemy głębiej w lata 20., bo przecież jedno z drugiego wynika. Może dopełniając tylko ten obraz, żeby nasi słuchacze też mieli szerszą tutaj perspektywę. No dla mnie jednak papierem lakmusowym stosunku młodej wtedy jeszcze bardzo Republiki Weimarskiej było to, co Niemcy robili w przełomowych okresach wojny polsko-sowieckiej w 1920 roku. Do Rapalla było jeszcze trochę, ale już były doświadczenia Brześcia i zostawmy to, bo to jest już odległa historia jeszcze z pierwszej wojny światowej, niemniej jednak funkcjonująca w umysłach urzędników Auswärtiges Amt również. Natomiast ten bardzo trudne stanowisko neutralne wobec tego konfliktu, ono nie było wypracowane od tak sobie lekko, dlatego że wtedy, kiedy wojska bolszewickie zbliżały się do Warszawy, weszły już na ziemię, jak to wówczas mówiono, etnicznie polskie, zostawmy też, nie precyzujmy, bo przecież i Lwów, i Wilno też były w większości polskie i wiele innych rejonów kresowych z dzisiejszej perspektywy było zdominowane przez ludność polską, no to wtedy trzy koncepcje się pojawiły. Koncepcja pierwsza, uderzmy na Polskę z drugiej strony, pomóżmy bolszewikom zrobić to, o czym pan doktor mówił, to znaczy niech to państwo sezonowe upadnie i przyczyńmy się do tego i załatwimy sprawę i potem razem z bolszewikami wystawimy rachunek Zachodowi, zmęczonemu przecież wojną, pierwszą wojną, wielką wojną. Była taka koncepcja. Druga koncepcja, inna, nie tak silna, pomóżmy Polsce odepchnąć komunizm, ale nie dlatego, że lubimy Polaków, tylko dlatego, że jeżeli udzielimy im pomocy, to państwa zachodnie będą łaskawsze w odstępowaniu od trudnych zapisów traktatu wersalskiego na naszą niemiecką korzyść. I dopiero trzecia koncepcja, która wzięła górę, no to jest neutralność, ale obaj dobrze wiemy i większość słuchaczy, że ogłoszona neutralność no w przededniu niemalże bitwy na przedpolach Warszawy, bitwy pod Warszawą, w tych najtrudniejszych momentach wojny, którą toczyliśmy z Sowietami, no wynik kompromisu to była tak naprawdę neutralność jednak przychylna dla Sowietów, przychylna dla Sowietów. Więc ja tu szukam ciągle no, tej podstawy do jakiegokolwiek partnerstwa politycznego i w tych latach, o których mówimy, i ze względu na chęć rewizji traktatu wersalskiego, i ze względu na postawę elit niemieckich, bo przecież one decydowały, Republiki Weimarskiej, z konserwatystami też, najlepiej się z Sowietami dogadywali konserwatyści. No tak, no przecież to nie był przypadek, że Ulrich von Brockdorff-Rantzau był ambasadorem niemieckim w Związku Sowieckim, typowy przedstawiciel tych kręgów, a może nie typowy, ale no jednak przedstawiciel. To jest przedstawiciel. Jeden z autorów tego pociągu z Leninem. A no właśnie, to jest jeden z autorów wysłania Lenina do jego własnej ojczyzny w wiadomych celach. To jest pewien paradoks, ale ja tu nigdzie tych podstaw nie widzę. I dlatego chciałem zadać jeszcze jedno pytanie. Ono też jest prowokacyjne, panie doktorze. Też jest prowokacyjne, też w tym kontekście, bo jeżeli mielibyśmy mówić o partnerstwie, dobrze, junior partnerstwie, nie mówię już o sojuszu, to nie jest tak, że ten sojusz nie ma żadnej bazy społecznej. On musi mieć jakieś grupy osób, które by wspierały, czy przynajmniej przejawiały odrobinę sympatii wobec Polski. Ja takich osób ani w latach 20., ani grup, może osoby to jeszcze łatwiej byłoby wskazać jakieś pojedyncze, chociaż też nie tak łatwo,
ale jakichś grup inteligencji niemieckiej, urzędników niemieckich, elit, nawet części armii niemieckiej, które byłyby za tym, ażeby na Polskę patrzeć przychylnie, to powiem szczerze, nie mogę sobie przypomnieć, żeby takowe istniały. No więc jak budować jakiekolwiek partnerstwo? U nas było łatwiej. U nas byli ludzie tacy jak Studnicki. Byli tacy ludzie jak Studnicki. Nie było ich zbyt wielu, ale jednak można było no doszukiwać się. W 1926 roku niewątpliwie Piłsudski, który chciał porozumienia. Tak, mało tego, Niemcy patrzyli na Piłsudskiego, że przecież to był człowiek, który w czasie Wielkiej Wojny, a to był ten punkt odniesienia niezwykle istotny, on nam umyka, no był jednak po naszej stronie. No to, żeśmy go potem, prawda, aresztowali i umieścili w Magdeburgu, to jakoś pomijano. Bardzo mnie śmieszyła lektura mojej młodości, czyli książka Heinricha Keutza Mene und Piłsudski, Profil der Polnischen Politik, napisana w 1934 roku, ogłoszona w Breslau, czyli we Wrocławiu, już oczywiście na kanwie deklaracji o niestosowaniu przemocy. Taka na zapotrzebowanie chwili, gdzie obozy internowania dla legionistów nazywano obozami szkoleniowymi. No to było takie trochę zacieranie rzeczywistości, ale właśnie dlatego nawet kogoś takiego jak dziennikarz Heinrich Keutz nie nazwałbym człowiekiem przychylnym Polsce. No on to robił przecież w sposób dosyć perfidny i wykalkulowany. Więc moje pytanie znowu prowokacyjne jest takie. Czy można było budować jakieś sensowne partnerstwo, jeżeli po stronie niemieckiej nie było grupy ludzi w miarę wpływowych, dziennikarzy, publicystów, tych, którzy urabiali opinię publiczną, nie było ludzi przychylnych Polsce? To jak to robić? No, ja już, pan profesor chce, żebym ja tutaj sobie ten, już dla siebie ten sznurek. Tak, panie doktorze, to oczywiście ja to w sensie symbolicznym, ale trochę do tego zmierzam. Nie, ale myślę, że kwestia jest abstrahująca od naszych żartów. Ona jest istotna. Powiedzmy jeszcze mocniej, bo zwróćmy uwagę, ja będę kontynuował, jeszcze najpierw zanim odpowiem na to pytanie, będę kontynuował tę myśl pana profesora. Pokażmy jeszcze coś więcej, jeszcze pewien jeden aspekt tych lat 20. A mianowicie lata 24, 25, 26, kiedy pod koniec roku 24 dochodzi do sowiecko, one są związane z propozycją wejścia Niemiec do Ligi Narodów z jednej strony, a z drugiej strony próbą Sowietów przeciwdziałania tego, tak? I mamy sądowanie pod koniec roku 24. Wychodzi z tym sądowaniem członek kolegium Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych Wiktor Kopp. I to sądowanie, efektem tego sądowania jest to, że zaczynają Niemcy z Sowietami rozmawiać na temat, no de facto powiedzmy, rozbioru Polski, tak? To powiedziane jest, oni używali takiego eufemizmu, wtłoczenia Polski w granice etnograficzne. To był taki, no ale de facto wiemy, że chodziło oczywiście o rozbiór Polski. No i wtedy Niemcy nie poszły na ten lep, no bo wiadomo, chodziło o to, że no może wy jednak nie realizujcie, takie było przesłanie Sowietów, tak? Nie idźcie, nie twórzcie, zrezygnujcie, to się po niemiecku tak ładnie nazywa Westorientierung, tak? Orientacji zachodniej w swojej polityce, utrzymajcie dobre partnerskie stosunki z nami, a w zamian za to my wam pozwolimy uzyskać to, czego najbardziej chcecie, czyli rewizję granic wschodnich. No, tylko że potem jeszcze doszło, że w styczniu 25 roku premier, nazwijmy, że to jest premier sowiecki Rykow, tak, proponuje już otwarty sojusz i sugeruje wyraźnie, że to jest sojusz antyzachodni. No, oczywiście to było nie do przyjęcia dla Niemiec, bo Stresemann jednak bardzo dobrze rozumiał, że dobra polityka to jest jednak balansowanie.
Również balansowanie między wschodem i zachodem. Ale to nie zmienia faktu. I świetnie to robił. Nie zmienia to faktu, że na stole negocjacyjnym no, pojawia się problem rozbioru Polski. Tylko, panie doktorze, ja bym tu jednak... Ja znam tę historię. Oczywiście ona miała miejsce, natomiast no, przebiegłość dyplomacji sowieckiej... No właśnie chciałem o tym powiedzieć. Należy tutaj brać pod uwagę, a znam ją dobrze, od strony tamtych źródeł myślę, że nieźle, bo proszę pamiętać, że rok wcześniej, to znaczy końcem, no powiedzmy jesienią 1923 roku w czasie tak zwanego października niemieckiego, to są te wydarzenia rewolucyjne w różnych częściach Niemiec ze wskazaniem chociażby na Bawarię, prawda, nie tylko, nie kto inny jak Karol Radek podczas rozmów z polskimi dyplomatami niedwuznacznie daje do zrozumienia, że za to, że wy nam umożliwicie swobodny transport przez wasze terytoria, co tam miało być przewożone, to się możemy łatwo domyśleć, do Niemiec właśnie, ze Związku Sowieckiego już wówczas, to my mrugamy do was okiem i weźcie sobie Ostpreußen, Prusy Wschodnie. Przecież to, czyli w zasadzie mógłbym zaryzykować twierdzenie, że rok wcześniej ta sama dyplomacja sowiecka, aczkolwiek innymi ustami, proponowała Polsce rozbiór Republiki Weimarskiej, no jakiejś jej części, prawda? Więc to jest to... Właśnie, jak się dobrze popatrzy w te dokumenty, to idźmy dalej, to ten sam COP, który składa propozycję Niemcom, równolegle zaczyna rozmawiać z Polakami i to się kończy w styczniu 25 roku, w owym styczniu, propozycją ze strony sowieckiej zawarcia traktatu paktu o nieagresji, to wtedy jakiegoś porozumienia czy między paktem gwarancyjnym, to wtedy, ale wtedy mówiono już o pakcie, wtedy padło słowo pakt o nieagresji. Ale wracam do tego pytania, bo... No właśnie, o te środowiska, czy punkt zaczepienia dla owego partnerstwa. Rzeczywiście tak było. Ja bym nawet powiedział, że to wyglądało gorzej, że nie tylko, że nie było grup przychylnych, no poza jakimiś rzeczywiście... wariatami, no tak byśmy to mogli... Tak, no jakimś marginesem, który jakiś raczej nie miał wpływu na kształtowanie opinii. Tak. 60 przeszłomilionowy wówczas tak naród to był, to nie ulega to wątpliwości, że jacyś tam ludzie się znaleźli, chociażby którzy odkryli swoje jakieś korzenie polskie. Ale było gorzej, bo te elity prawie z całości, one były generalnie wrogie. To już powodowało, że w ogóle nie można było mówić, moim zdaniem, w latach 20. nie tylko o sojuszu, partnerstwie, ale o jakimkolwiek sensownym porozumieniu politycznym, które, czy na przykład porozumieniu gospodarczym, które były konieczne dla obu tych państw, no bo te państwa były sąsiadami i była ogromna liczba przecież problemów. Ja już nie mówię o gospodarce, bo to jest inna sprawa, ale no to jest umowa likwidacyjna, to są te konwencja handlowa, której Niemcy w końcu nie chciały podpisać. To jest kwestia optantów, prawda? I to nie jest tak, że to było tylko w naszym interesie, bo oczywiście. To było również w interesie niemieckim. Niemieckim, i zgadza też się. I były lobbies w Niemczech, które no, mówiły, no, że jednak warto byłoby się porozumieć. Były pewne właśnie w takich drobnych sprawach porozumieć i załatwić chociażby sprawę optantów, ale też i gospodarczą, bo też mało się o tym wie, że... Bo my jesteśmy przekonani, że to współpraca z Rapallo, to tam nie wiadomo, co się działo, ale przecież gospodarczo ona, jak się popatrzy na wymianę handlową, no to wymiana handlowa, jeśli się nie mylę, w 25 roku czy w 26, ale mówimy o tym okresie, ona była, wymiana handlowa między Polską a Niemcami była czterokrotnie większa niż między Niemcami a Sowietami. To tak jak dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy, że umowa, że wymiana polsko-niemiecka handlowa jest przeszło dwukrotnie większa od wymiany niemiecko-sowieckiej. Ale to moim zdaniem no, pokazuje no, jednak irracjonalność tych elit niemieckich, które były ślepo
I no moim powiem tak, no głupio właśnie, zapatrzone. Skoro było tak dobrze, to po co im była wojna celna, którą rozpoczęli, prawda, w połowie lat 20. i kontynuowali później. No to się kupy nie trzyma, za przeproszeniem. To jest jedna rzecz. Nie, to była ta nadzieja na to, że to państwo że jednak je udławimy, prawda, gospodarczo i tak dalej. No, a się nie udało. No właśnie. I teraz powolutku przechodzimy ku latom 30. Ja tylko może zamknę ten wątek, ponieważ tak się złożyło, że opublikowałem w tomie polskich dokumentów dyplomatycznych za rok 1931, kontynuowane jeszcze potem w roku 1932 na początku, to jest końcówka już Republiki Weimarskiej, rozmowy, to nie były stenogramy, ale dosyć skrupulatnie spisywane rozmowy, takich emisariuszy nieoficjalnych, senatora Lewenherca i Stanisława Strońskiego, no postaci bardzo znanej, którzy rozmawiali też nieoficjalnie z ludźmi z otoczenia kanclerza niemieckiego ówczesnego. I sprawa była prosta. Ci Niemcy, myślę, że oni należeli do tych i tak najbardziej pozytywnie do Polski ustosunkowanych, mówili jasno, my z Polakami może znajdziemy kiedyś wspólny język, ale oddajcie nam korytarz. To jest absolutnie. I teraz kto to mówił? To mówił duchowny rzymskokatolicki niemiecki reprezentujący partię Centrum, wtedy jeszcze istniejącą. I to było trochę na bazie tych dobrych doświadczeń strony polskiej z czasów rozbiorczych, kiedy w Landtagu pruskim, Reichstagu ogólnoniemieckim, jeżeli koło polskie z kimkolwiek współpracowało, no to właśnie z katolikami rzymskimi z partii Centrum. I tutaj też, mimo tych dobrych konotacji historycznych, no, nie było wspólnego języka, więc wydaje mi się, że żadnych takich grup nie było. Co najwyżej pojedyncze osoby, co najwyżej można było grać na jakichś tam sentymentach, ale po stronie niemieckiej znaleźć zakotwiczenie w jakiejś grupie, która pozytywnie odnosi się do II Rzeczypospolitej, jeszcze na początku lat 30., tuż przed dojściem Hitlera do władzy, było sprawą niemożebną. Ale wtedy, w latach 31-32, i to widać, są bardzo duże śladów niemieckiej korespondencji dyplomatycznej tego okresu, zaczyna się wracać do tej koncepcji właśnie Cecklina. I no bo tam to jest taki dziwny okres, prawda, że z jednej strony Bruning doprowadza jednak do konfliktu z... Czyli mówiąc w skrócie myślowym, podarowania nam Kłajpedy. Tak. W zamian za oddanie Torunia, Grudziądza, prawda, no i oczywiście Freistadt Danzig, czyli Wolnego Miasta Gdańsk. Tak. Nam Niemcom w tym sensie. Tak. I ta koncepcja wyraźnie wraca. W 1932 roku jest taki bardzo dziwny sygnał. Von Papen mówi, rozmawiając z Francuzami, mówi o współpracy nawet sztabów generalnych, mówi się, no tam można powiedzieć, jakieś takie zaczątki, zaczyna się myśleć o takim związku kontynentalnym, który potem po 1945 roku Francuzi z Niemcami... To jest briandyzm. To jest briandyzm, tak, który przynosi owoce i on się dokonuje kosztem Polski. Tak. Dlatego, że zwiększenie tych kontaktów, dobrych stosunków już za Gustawa Stresemanna i jego następców z Francją idzie w parze z osłabieniem sojuszu polsko-francuskiego. To jest ewidentne. Tak. Bo to jest jedna z jego przyczyn osłabienia właśnie. To, że zbliżenie francusko-niemieckie, na które strona polska patrzyła no, z wielkim dystansem, rosnącym. Ono było niestety ufundowane na współpracy gospodarczej. I to on miał realny fundament. No i właśnie, i wtedy oni zaczynają Niemcy mieć na oku, no może jakbyśmy się tak dogadali z Francuzami, to może jednak Polacy by też się dołączyli i może by Francuzi tych Polaków jednak w jakiś sposób przekonali, no że dla dobra, pokoju i stabilizacji europejskiej
warto byłoby zrewidować tę wschodnią granicę. No i wtedy Polska za tę stabilizację europejską zapłaciłaby swoimi terytoriami, no przede wszystkim właśnie korytarzem, ale za to, no bo to była taka idea, tak, no powstałby pewnego rodzaju blok kontynentalny, który niewątpliwie, bo tego Sowieci, bo wiemy, że tego się Sowieci strasznie bali, tak, że tego typu porozumienie no de facto by blokowało drogę na zachód sowieckiej polityce zagranicznej. Nie ma wojny imperialistycznej, a jak nie ma wojny imperialistycznej, no to Sowiety nie mają przed sobą jakby żadnych perspektyw. To jest prawdopodobny koniec Sowietów, no i dlatego no tak, tylko czy Niemcy rzeczywiście takiego rozwiązania faktycznie chcieli? Byli dyplomaci niemieccy, którzy być może za nim optowali, ale czy te główne siły polityczne, to tu mam pewne wątpliwości, bo jeżeli tak, no to po co kontynuowali politykę Rapalla? No po 26 roku to jest przede wszystkim zintensyfikowanie współpracy, bardzo niebezpiecznej dla nas, ale niebezpiecznej też dla Francuzów, między Reichswehrą a Armią Czerwoną, bo to się dopiero wtedy rozwija. To jest po traktacie berlińskim, to jest po kwietniu 26 i przecież trwa do 33 roku, do dojścia Hitlera do władzy. Z obopólną korzyścią. I właśnie, czy ta koncepcja była też zrealizowana przy coraz bardziej miękkiej polityce francuskiej? Ta koncepcja nie leżała też Anglikom, dodajmy, bo oni widzieli w tym pewne zagrożenie dla siebie, dlatego że tutaj godziło to, prawda, w balance of power, żeby się te mocarstwa gdzieś tam, te kontynentalne wzajemnie balansowały, no to dla nas, Brytyjczyków, jest to wygodne. Natomiast jeżeli powstanie coś takiego, taki układ Francja, Niemcy, Polska, to nie tylko Sowieci są temu przeciwni, ale też najważniejszy partner, tu, bliżej Europy, no nie wszyscy Brytyjczycy uważają się za Europejczyków, oni uważają się wyspiarzami, ale traktujemy go przecież jako mocarstwo europejskie przy izolacjonizmie amerykańskim, bez rozwijania tej myśli, no też jest temu przeciwne, czyli czy to było do zrealizowania. Wydaje mi się, że to były trochę jednak pobożne życzenia. Bo tu problem oczywiście był w polityce. Ja mówię problem z perspektywy Paryża czy Berlina, tak? Problem był w polityce Warszawy, bo marszałek Piłsudski po pierwsze nie miał zaufania do polityki francuskiej i na pewno moim zdaniem nie zgodziłby się, bo to jest ta koncepcja, nazwijmy ją koncepcją Cechlina, ona polega na tym, że Francuzi są pośrednikami pomiędzy Niemcami a Polakami. A po co? Może marszałek od razu by na pewno, to ja tak myślę, myśląc marszałkiem, tak? No, a po co to? Po co nam jest tutaj pośrednik? Po co nam pośrednik? My się sami możemy dogadać. Tak, my się sami możemy dogadać i pośrednik tylko osłabia naszą pozycję, bo też coś będzie chciał. To wzrastają koszta transakcji, a co by nie mówić o polityce marszałka, to marszałek był mistrzem w liczeniu tych kosztów transakcji, co potem wielokrotnie pokazał. Dobrze, to mamy tu pewien obraz. Przejdźmy powolutku do lat 30., ale ja chciałem zapytać o to, co pan doktor poruszył też w książce. Tutaj mam na myśli przede wszystkim tę rozmowę Ernsta Rema z Aleksandrem Ładosiem, to jest rok 31. To znaczy, zanim przejdziemy jeszcze do polityki już III Rzeszy, to jeszcze powiedzmy kilka słów o, no właśnie, zamierzeniach hitlerowców wobec Polski, zanim oni przejęli władzę, to znaczy w tych pierwszych dosłownie latach 30., 31., 32. To jest okres bardzo ciekawy, bo jednak obie strony się sądują. Tak jest. Ja mam ten krytyczny ogląd co do tego dokumentu. Uważam, że on aż tak istotny nie jest z tego spotkania.
Może dodam od razu, że dlaczego tak uważam. To znaczy, po pierwsze, Ernst Röhm no, nie jest to człowiek, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej i nawet jeżeli go ktoś wysłał, być może sam się wysłał, tego dokładnie chyba nie wiemy, no to chyba celnie nie trafił. Po drugie, jeszcze gorzej trafiono Władosia, którego za chwilę usunięto ze służby dyplomatycznej. No to jest dyplomata bardzo znany z późniejszego okresu, aczkolwiek jego umiejętności dyplomatycznych aż tak wysoko nie cenię, chociaż ma olbrzymie zasługi w ratowaniu Żydów w okresie II wojny i to trzeba tutaj podkreślać. Natomiast no, dla mnie Aleksander Ładoś to jest przedstawiciel pewnej grupy dyplomatów, wcale nielicznej, która wyszła spod ręki Jana Dąbskiego, bo przecież on był jego sekretarzem i Dąbski na początku lat 20. go wywindował. Natomiast no, jego koncepcje na pewno obozowi pomajowemu nie odpowiadały i wtedy, kiedy rosła rola zwłaszcza Józefa Becka w MSZ-cie, rok 31, to jest już Beck jako podsekretarz stanu, jako wiceminister, ma olbrzymi wpływ na kwestie kadrowe, no to w zasadzie losy Aleksandra Ładosia są przesądzone i tak się staje. I teraz do czego zmierzam? Po pierwsze wysyła się Röhma, no dobrze, no szef SA, Sturmabteilungen, prawda, znana postać, potem zamordowana, ale wysyła się do kogoś, kto nie ma przekładni na polską politykę już w tym momencie. Rola Augusta Zaleskiego też maleje przy Becku. To już jest widoczne, wyraźnie. To widzą wszyscy, to widzą Francuzi. Widzi to ambasador Gilles Laroche, który pisze na ten temat raporty. No jeżeli Niemcy trafiają kulą w płot, to znaczy, że albo jest to nieistotne dla nich, jest to jakaś próba, no taka dosyć fikcyjna, albo mają wyjątkowo słabe rozeznanie w tym, co się dzieje w polskiej dyplomacji, na polskiej scenie politycznej. Mówię o hitlerowcach. To jest nieoficjalna jeszcze polityka przecież niemiecka, co też nie wystawia im dobrego rachunku. Ale to jest mój punkt widzenia. Ja wiem, że tutaj na pewno się nie będziemy zgadzać. Bardzo proszę. A to ja pozwolę sobie jeszcze, zanim odpowiem na pana pytanie, troszeczkę tą pętelkę sobie poluzować, bo w kontekście tego, co powiedzieliśmy, moim zdaniem Ładoś i ta sprawa Ładosia, ona wcale nie jest najważniejsza. Ja bym nie przeceniał tej notatki Ładosia. Co jest ważne? Żebyśmy mogli dobrze zrozumieć politykę niemiecką po 1933 roku, to musimy troszkę cofnąć się i odtworzyć zasady programu Hitlera sformułowanego w Mein Kampf. I wtedy, moim zdaniem, będzie nam łatwiej zrozumieć to, co stało się w 1933 roku. Bo Hitler w Mein Kampf no, jednak dokonał bardzo poważnej rewolucji w niemieckiej polityce zagranicznej, bo bardzo wyraźnie powiedział, że powrót do granic z roku 14 go w ogóle nie interesuje i dążenia tego rodzaju mają charakter prawie zbrodniczy, są przestępstwem. Nam chodzi o zyskanie przestrzeni życiowej i bardzo wyraźnie powiedział w Mein Kampf i to powiedział expressis verbis, tę przestrzeń życiową możemy uzyskać tylko w Rosji. I to jest moim zdaniem ten fundament, bo tu się otwiera możliwość pewnego porozumienia. No bo co to znaczy? To znaczy zapowiedź, że po dojściu do władzy, oczywiście wtedy on wierzył, że dojdzie do władzy, ale wtedy jeszcze nikt chyba poważny nie przypuszczał, że ten krzykacz, bo tak go nazywano, monachijski może zdobyć władzę w Niemczech. No ale okazało się, że Hitler, i to też pewna jest jakaś cecha psychopatologiczna jego osobowości, trzymał się
kurczowo tego programu. Ale to oznaczało, że dojście do władzy Hitlera... Czy aby na pewno się trzymał? Bo no dobrze, ale to w takim razie to dlaczego włączył Alzację i Lotaryngię do Rzeszy? No, ale... dlaczego włączył Sudetenland, który nawet do Niemiec nie należał, tylko to byli Niemcy po Austriacy. No tak, ale teraz sam był Niemcem o tym, po Austriacy. Co się stało już pod koniec lat 30., a ja mówię o... Znaczy tak krajec kraje, jak mu materii staje, no jeśli... Nie, ja zmierzam do czegoś innego. Czy to, co było napisane w Mein Kampf najdokładniej czytali na Kremlu, to znaczy... No właśnie. To warto o tym wiedzieć, że ci Czerin i Litwinow przestudiowali Mein Kampf niezwykle dokładnie. Zinowiew przetłumaczył to potem na rosyjski. Tak jest, no oczywiście, to naprawdę, to jest, Sowieci czytali Mein Kampf, zanim ono jeszcze było wydawane, prawda, w olbrzymich ilościach już w czasach III Rzeszy. Natomiast czy to nie było tak, że słowa podane w sposób dosyć bełkotliwy zresztą w Mein Kampf, no to był swoistego rodzaju blef, jak to niektórzy odczytali, obliczony tylko i wyłącznie właśnie na to, żeby pozyskać głosy wyborcze, żeby być bliżej tej władzy, żeby zrealizować to marzenie Hitlera w postaci dojścia do władzy, przejęcia władzy, czyli mówiąc krótko, no to był taki pewna grupa frazesów, prawda? No, bo on nie tylko przecież chciał budować Lebensraum, przestrzeń życiową gdzieś tam na wschodzie, ale chciał też i zebrać ziemie niemieckie. Ziemie niemieckie zebrać i to jednak konsekwentnie robił praktycznie zaraz po dojściu do władzy. Oczywiście najpierw oczyszczając sobie przed pola tam Nadrenia i tak dalej. Więc to ja nie wiem, czy te słowa można brać do końca na poważnie, że odpuśćmy sobie granice przedwojenne, nie ma sensu, a budujmy tylko, zastanawiajmy się nad przestrzenią życiową dla naszego wielkiego narodu. Może tak. Po pierwsze, na szczęście dla Hitlera, nawet ci, co kupowali tę książkę, nie myślę o Niemcach, na szczęście dla Hitlera nie analizowali dokładnie zawartych tam poglądów, bo pogląd o tym, że nie interesuje nas powrót do granic z 1914 roku, naprawdę był rewolucyjny, bo tak jak mówiliśmy, wszyscy mówili, że najważniejszym celem niemieckiej polityki zagranicznej jest rewizja granicy wschodniej, nawet nie powrót do granic z roku 14. Dwa, Hitler nawet dokładnie wyliczył, no bo to jest jakiś taki, on naczytał się Darwina, czy może tak, darwinistów, maltuzjanistów, no i on dokładnie nawet wyliczył, jaka powierzchnia Niemcom będzie potrzebna, żeby naród niemiecki mógł przetrwać, tak? Bo tu chodziło przede wszystkim o możliwości wyżywienia narodu i chodziło o to, żeby naród niemiecki miał odpowiednią przestrzeń, żeby ten naród móc wyżywić, no i żeby on mógł, no to jest taki Maltuziano darwinizm. To jest 500 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli obszar większy niż ówczesna Rzeczpospolita, była 380 tysięcy, tak, większy nawet chyba niż Francja. No i rzeczywiście tego typu terytorium jest możliwe było tylko do zyskania w Sowietach. I mój argument główny na to, co pan profesor mówi, jest to, że no ja jakby o tym całą książkę napisałem, że Hitler tego poglądu cały czas się trzyma, i bo Hitler był dziwnym politykiem. W odróżnieniu od tych wielkich polityków, może wielkich, to bym nie powiedział za dużo. W odróżnieniu na przykład od Stalina czy Piłsudskiego, myślałem tutaj o Stalinie, żeby tutaj nie wywołać kontrowersji, on swoje koncepcje, o swoich koncepcjach informował otwarcie. Tych dwóch starych konspiratorów
trzymało je w tajemnicy, a już szczególnie Piłsudski, bo wiemy, jak jest mało dokumentów. Nie wiemy dokładnie, co ten Piłsudski miał na myśli, czy w ogóle ufał do końca swoim, nawet nie wiemy, czy ufał, no pewnie ufał Beckowi, ale no to pan profesor... Ufał bez wątpienia, to znaczy no z Piłsudskim nie jest tak źle, dlatego że ja ciągle reklamuję jeden dokument, który został opublikowany przez kolegę Sławomira Dębskiego w tomie Polskich Dokumentów Dyplomatycznych za rok 1918. To są instrukcje dyktowane adiutantom w Belwederze przez Piłsudskiego końcem listopada 1918 roku na potrzeby delegacji naczelnika, wtedy jeszcze tymczasowego naczelnika państwa, delegacji, która miała się udać do Paryża, gdzie toczyły się obrady konferencji pokojowej, i tam jest wyłożona koncepcja też terytorialna i to wyjątkowo dokładnie. Jakoś tak się dziwnie składa, że ten dokument, może nie to, że jest pomijany, bo specjaliści go znają, ale na pewno nie jest to dokument, który byłby szeroko znany. Mało tam jest koncepcji federacyjnej, to prawda, dla tego okresu. To się potem trochę zmienia odnośnie do Litwy. Natomiast Stalin był rzeczywiście konspiratorem. On był konspiratorem tak głębokim, że ja Państwu chciałem powiedzieć, że jeżeli spisywano w latach 30. i to tych wczesnych protokoły biura politycznego, to wgląd w te protokoły miały tylko wybrane osoby, dlatego że tam dokładnie podawano punkt A i B dlatego i dlatego, punkt C dlatego i dlatego, także wgląd w całość to mieli nieliczni. Co też pokazuje, jak ten człowiek myślał. Tutaj pełna zgoda. Tylko czy to, co Hitler wykrzykiwał, rzeczywiście myślał? Bo o to mi chodzi tutaj cały czas. To, co napisał w Mein Kampf, czy rzeczywiście pokrywało się w 100% z jego programem, czy może było to, no, przepraszam, użyję określenia, mydlenie oczu. Tak, to moim zdaniem tak. I mam dwa, ale nie tylko moim zdaniem, ale... Dlaczego moim zdaniem tak? Bo to nie jest tak, że tylko on to wszystko wykrzykiwał. My mamy jako historycy dzisiaj dostęp do wielu, no nazwijmy to, tajnych narad bądź jego dokumentów programowych, no, które świadczą, że, on, że to, co on wykrzykiwał bądź nie wykrzykiwał, tak, ale świadczą wyraźnie o tym, że ten program Mein Kampf on chce zrealizować. Ja, dla mnie takim dobrym przykładem jest ta narada z początku lutego 1933 roku, gdzie Hitler spotyka się z kilkunastoma dowódcami Reichswehry, no i de facto im mówi, czego chce. Naszym celem jest krucjata, akurat nie użył słowa krucjata, krucjata na wschodzie, czyli zdobycie tych terytoriów. I mamy co jakiś czas no, tego rodzaju dokument ściśle tajny, przeznaczony dla wąskiej grupy osób, informujący o swoich zamiarach, on co najmniej co roku taki dokument znajdziemy. Co ciekawe, ten dokument, treść tej narady z chyba 2 lutego, to są pierwsze dni lutego, czyli zaraz po kanclerstwie. Co ciekawe, ten dokument, i to jest fascynująca rzecz, ten dokument, stenogram, zapis tej mowy Hitlera do członków Reichswehry, miesiąc później znajduje się na biurku Klimenta Woroszyłowa. Tak więc Rosjanie nie mieli co... No nie, no agentura sowiecka działała wtedy już coraz lepiej. W latach 20. jeszcze dosyć niemrawo, w latach 30. już bardzo sprawnie. No dobrze, tylko teraz tak, mamy początek lutego 1933, to są pierwsze dni wręcz kanclerstwa, jeszcze nie jest Führerem, już jest kanclerzem, Adolf Hitler. I teraz... O tym Ładosiu muszę słowo. Tak, tak, to wrócimy, tylko ja od razu pytam, idąc może krok do przodu, mamy tę, dobrze, użyjmy tego określenia, wizję krucjaty na wschód, a 11, no prawie rok później podpisana jest deklaracja polsko-niemiecka.
o niestosowaniu przemocy. I teraz jak tę deklarację wmontować w wizję krucjaty na wschód? To jest pytanie kluczowe, bo do tego będziemy wracać. Czy jednak nie było tak, że trzeba było z Polakami podpisać tę deklarację przede wszystkim po to, żeby mieć tych kilka lat spokoju, żeby się wzmocnić tam wewnątrz. Niemcy w 1933 roku są państwem może nie totalnie rozbrojonym, ale słabiutkim militarnie. Więc jak realizować krucjatę na wschód, nie mając okrętów podwodnych, nie mając armii dużej, chociaż mamy sprawną 100-tysięczną armię, mamy armię kadrową, ale przecież no, te kadry trzeba gdzieś tam wtłoczyć w tę machinę, więc może tylko dlatego podpisujemy z Polakami deklarację, że no, dobrze, tu na wschodzie musimy mieć na jakiś czas spokój, a potem i tak pójdziemy, prawda, w tamtą stronę i coś z tą Polską zrobimy. Cały paradoks polega na tym, że w latach 20. mamy to, o czym mówiliśmy, dużo, to znaczy mamy złe stosunki, nie możemy podpisać umowy likwidacyjnej tak łatwo, nie możemy rozwiązać najprostszych spraw, optantów, kwestii majątkowych, gospodarczych, mamy wojnę celną i przychodzi Hitler do władzy, niespełna rok i mamy podpisany dwustronny układ, który jest zaskoczeniem dla Europy. Ale wróćmy jeszcze do Ładosia, bo to się wszystko ze sobą wiąże. Tak. No to wróćmy do Ładosia. Dlaczego? Ja uważam, że to jest ważny przykład. Tu mamy do czynienia no właśnie z takim typowym sądowaniem tego czasu, bo tych sąd ze strony niemieckiej, tam jest jeszcze taki dziennikarz Hahn z 1932 roku, jest jakiś taki pociotek od książę Hohenzollern, etc., etc. Jest ta wizyta jakiegoś pana X-a w Monachium i można co do tych źródeł się zastanawiać, na ile one są poważne. A to jest niewątpliwie, mamy, i to jest niewątpliwe, tak, mamy notatkę urzędniczą, a ja takim notatką urzędniczą generalnie wierzę, napisana jest ta notatka zaraz po fakcie. Notatka ta mówi też o bardzo poważnej rzeczy, że to sądowanie trwa już jakiś czas. Z notatki tej dowiadujemy się, że Ładoś rozmawia z ministrem spraw pod koniec, w grudniu 30 roku, rozmawia z ministrem spraw zagranicznych Augustem Zaleskim. No, mimo wszystko jest to minister spraw zagranicznych, który ma dostęp do tego nazwijmy to tak złośliwie, najwyższej instancji w państwie polskim. No i ten kanał okazuje się moim zdaniem skuteczny, no tyle tylko, że Polska nie daje odpowiedzi, co jest moim zdaniem też zrozumiałe, dlaczego, bo oczywiście nie wiemy, czy to w końcu doszło do Piłsudskiego, tak? Ale możemy się domyśleć, dlaczego Polska nie dała żadnej odpowiedzi. No, na razie Hitler nie ma jeszcze władzy w Niemczech, to nie ma się co spieszyć. Dwa, i to jest kluczowe moim zdaniem, prowadzone są wtedy, Piłsudski prowadzi no bardzo poważną w latach 31, właściwie 30, ale 31, tu już jest prowadzona bardzo poważna gra ze Stalinem. Jak wiemy, to ona kończy się paktem, znaczy paktem o nieagresji. Sierpnia, września 31, tak. No to Stanisław Patek załatwia tam w Moskwie. Wydaje się, że no, trzeba było mieć bardzo duże zaufanie do hitlerowców. Można powiedzieć tak, że dlaczego nie chcieliśmy w ogóle podejmować tych rozmów? No bo wyjście na jaw jakiegoś rodzaju kontaktów i próby porozumienia no, z najbardziej sowietożerczą partią niemiecką, bo to niewątpliwie tak jest, no, spowodowałoby perturbacje po tej stronie. A skoro Hitler nie jest u władzy, to na razie można z nim nie rozmawiać, ale sygnał zostaje wysłany. Dla mnie, co jest istotne, tylko dla mnie jest istotne, że taka koncepcja
istniała. I to dowodzi ta notatka, że taka koncepcja istniała. A to, że to nie zostało skonsumowane, wydaje mi się dosyć oczywiste. No właśnie, tylko czy nie przykłada pan doktor za dużej wagi do tych sondaży? Bo to były jednak rozmowy sondażowe środowisk, które chciały być, mówię tutaj o Remie, czyli ludzi z otoczenia Hitlera, chciały być u władzy, ale jeszcze u władzy nie były. Tylko proszę pamiętać, przecież świętej pamięci profesor Piotr Wandycz swoimi badaniami jednoznacznie wykazał, że i Piłsudski sondował hitlerowców i to jeszcze wcześniej. Tak. I to jeszcze wcześniej, już końcówka lat 20. już widać, że Piłsudski tymi właśnie nieoficjalnymi kanałami też sonduje środowiska hitlerowskie. No, tu proporcją gardę, ale ja bym to porównał trochę do sytuacji takiej, kiedy jedzie wysoki urzędnik Rzeczypospolitej do Stanów Zjednoczonych i spotyka się nie tylko z urzędującym prezydentem, ale także z pretendentami do tego urzędu, bo być może oni kiedyś władzę przejmą. I to jest mechanizm, oczywiście wtedy ten mechanizm działał inaczej. Te sondaże były bardzo nieoficjalne, one były głęboko ukryte, ale te sondaże nie były tylko ze strony Niemiec. One były także ze strony Polski. Czy to nie było coś jakby naturalnego, że sondujemy, no dobrze, może przyjdą do władzy, musimy cokolwiek o nich wiedzieć i potem jak przyjdą do władzy, dalej będziemy dumać, co z tym fantem zrobić, nie, i jak układać politykę. Oczywiście, tak, no się robi, tak się robi, no politykę. No, no to jest tak dobra polityka, żeby mieć otwarte opcje wszędzie. Bo jeszcze jedna uwaga o tym Remie nieszczęsnym. Nieszczęsnym z wielu względów, ale również nieszczęsnym z tego względu, że on nie ma dobrej biografii. A taka biografia by się przydała. Jest wydana chyba... Najbardziej jest znany z okoliczności swojej śmierci. Tak, najbardziej znany okoliczności swojej śmierci. No, a jest kimś ważnym, chociażby dla Hitlera. Możemy się zastanawiać, czy Hitler by powstał, gdyby nie on. I dlatego warty jest badania. Ale... ten moment, w którym on zgłasza się do Ładosia. On wraca z Ameryki Południowej, gdzie był na takim wygnaniu, i on szuka swojego miejsca w partii hitlerowskiej. I jest nawet taka niemiecka, no, taka monografia na ten temat z tego okresu, która mówi właśnie, że on próbował, szukając tego miejsca, próbował również zajmować się stosunkami międzynarodowymi, próbował się tam wepchnąć. Co jest zrozumiałe, bo Hitler miał taką metodę, że nikomu, jednej osobie nigdy nie oddawał kompetencji w danej dziedzinie. Zawsze lubił, żeby jego współpracownicy walczyli, konkurowali między sobą, no bo to jak każdy dyktator, no może nie każdy, ale jak dobry dyktator, dobrze jest, żeby współpracownicy dyktatora bardziej, zamiast na dyktatora patrzyć, co patrzy dyktator, żeby zajęli się sobą, i dyktatorowi wtedy jest łatwiej rządzić swoim zapleczem. No tak, oczywiście, i to Hitler stosował, zresztą Stalin też. To jest metoda dyktatorów. Panie doktorze, no, przejdźmy już do pełni III Rzeszy. To znaczy mamy już deklarację o niestosowaniu przemocy. Ona jest osiągnięciem ze strony polskiej. Mniejszość niemiecka siedzi cicho. Na rozkaz z Berlina siedźcie cicho, nie atakujcie Polaków. Albo starajcie się nie atakować. To jest przecież wszystko trzymane na smyczy, to towarzystwo. Kiedy umiera marszałek Piłsudski, oni się wręcz ostentacyjnie, lojalnie wobec państwa polskiego zachowują. To idzie na tej kanwie. Ale ja zadam pytanie zupełnie generalne. Czy rzeczywiście w latach 1933, a zwłaszcza 1934, zostawmy już okoliczności, wojnę prewencyjną i tak dalej, koncepcję, bo tu moglibyśmy długo rozmawiać, w latach 1934-38 jest możliwość, no użył pan tego słowa w tytule, owego sojuszu. To znaczy, czy rzeczywiście Polska mogła być spełnionym sojusznikiem III Rzeszy? Ja tutaj jeszcze zwracam uwagę, że ja bardzo wyraźnie odróżniam określenie sojusz, będący jednak jakąś formą równorzędnego partnerstwa, czy w miarę równorzędnego, nigdy nie ma idealnie równorzędnego.
bo nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, on nie jest równorzędny. Oj, nie dam sobie już, bo teraz już chce mi pan, tak, tak, zabiegiem już, schematycznym, tak, chce mnie pan powiedzieć. Już, to, już zaczynam. Oczywiście się nie zgodzę. Natomiast, nie zgodzę. Dobrze, znaczy inaczej, czy to rzeczywiście z punktu widzenia Adolfa Hitlera, może też jego otoczenia, była możliwość traktowania Polski jako sojusznika, czy była możliwość traktowania Polski co najwyżej jako junior partnera, młodszego partnera, tego mniejszego partnera, a to nie jest to samo. Kwestia generalna. Po pierwsze, sojusze mają to do siebie, że najczęściej nie są zawierane pomiędzy państwami równymi. Zresztą nie ma czegoś takiego jak równowaga i najczęściej sojusze w przypadku, no, zwróćmy uwagę, no, Polska jest specyficznym przykładem, tak? My mamy po okresie, po roku 18, tak? Polska jest takim krajem, który trudno jest zważyć na arenie międzynarodowym. I to jest ten problem, bo ani nie jesteśmy krajem małym, no bo nie jesteśmy. Nie byliśmy i nie jesteśmy. Nie No, Francuzi nie mieli z tym problemu i zaliczali nas do Le Petit Pays, de l'Europe Centrale, czyli takich małych krajów Europy Środkowej, Europy Centralnej. To jest pierwszy przykład sojuszu, mimo wszystko, gdzie a byli mamy, naszymi sojusznikami. Gdzie mamy, to jest właśnie sojusz z 21 roku, to jest właśnie pierwszy przykład sojuszu, gdzie mamy do czynienia z mocarstwem i krajem, wedle tego mocarstwa, małym, jak sam pan profesor powiedział. Dzisiejszy przykład, no jesteśmy proszę państwa, w sojuszu też i to takim podwójnym, tak, sojuszu z mocarstwami i takim jak Niemcy czy Stany Zjednoczone i ta różnica potencjałów jest nadal ogromna, czyli ta różnica potencjałów jest w sojuszach czymś normalnym i ona niestety, ale zawsze odgrywa rolę. Nigdy państwo o słabszym czy wyraźnie słabszym potencjale nigdy nie będzie traktowane przez mocarstwo partnerstwo. I znowu wracam do tej sprawy, którą pan profesor doskonale zna do stosunków polsko-francuskich. Tam to partnerstwo było na pewno nierównoważne i cała polityka Piłsudskiego po 26 roku była właśnie wielkim sprzeciwem Mamy kilka różnic. Już zostawmy dzisiejsze stosunki, jednak Stany Zjednoczone są państwem demokratycznym. Bez wątpienia. Francja w międzywojniu też była państwem demokratycznym, no i dzisiaj jest demokratycznym. Można różnie tę demokrację oceniać, ale myśmy nie mieli z Francuzami sprzecznych interesów terytorialnych. Dlatego ten sojusz można było łatwiej zawrzeć. Mieliśmy wspólne interesy dotyczące państw trzecich, zwłaszcza Niemiec. To po pierwsze. Po drugie, tutaj jednak mamy do czynienia, myślę o III Rzeszy, z państwem, które po pierwsze demokratyczne nie jest i to Hitler bardzo szybko uczynił, że ono się demokracji pozbyło. Staje się państwem totalitarnym, wyraźnie totalitarnym, wedle różnych definicji. Możemy tam się spierać co do pewnych kwestii, ale jednak, gdzie moim zdaniem rozmawialiśmy... Panie profesorze, pan mi ułatwia sprawę, ostrzegam. Dobrze, tak, ja wiem, ale ułatwia i zaraz utrudnię, bo uważam, rozmawialiśmy o tym poprzednio z profesorem Żerką, że państwa totalitarne w swoim kodzie genetycznym mają ekspansję na zewnątrz. Francja jako państwo demokratyczne takiej ekspansji na zewnątrz w Europie nie miało. Było bezpieczniejszym krajem dla nas, bardziej odległym. No to w ogóle jest inna historia. Niemcy mają i to właśnie, no dobrze, no jak budować ten Lebensraum? Po drodze z Polska. No dobrze, no właśnie. I tu jest ta zagwozdka, jak to się kiedyś pięknie mówiło, co z tą Polską zrobić. To znaczy, moje pytanie zmierza do klarownej kwestii, ja ją od razu postawię, bo i tak bym ją wcześniej czy później postawił. Czy owo postrzeganie Polski jako niespełnionego sojusznika nie było czasami traktowane w umysłach ludzi takich jak Adolf Hitler i jego najbliższe otoczenie w kategoriach
byłoby dobrze, gdyby ofiara nam sama do paszczy weszła. I to jest tą ofiarą, jest Polska, bo łatwiej jest, kiedy lew sobie leży i ofiara mu sama wchodzi do paszczy, nie musi się specjalnie męczyć, a trudniej jest wtedy, kiedy musi za tą ofiarą pobiegać i jeszcze po drodze może się trochę uszkodzić. No, przepraszam za taką trywializację trochę, ale czy to tak nie było? Dobra, to mówmy otwarcie, bo to nie ma co, nie ma co tutaj tak wlawirować. Dochodzimy do tego, bo tu ta kwestia już kilkakrotnie padła. Jak było możliwe, ja świadomie nie używałem słowa partnerstwa. W którymś momencie, nawet w książce, na szczęście jest word. I jak gdzieś mi się tam, bo mi pasowało stylistycznie, to potem to partnerstwo wszędzie wyrzuciłem. Świadomie tam nie ma słowa partnerstwa, chyba że polemizuję z autorem, który... Pisze, który używa tego. Który używa tego. Dlaczego? Ściślej chodzi o junior partnerstwo. Junior partnerstwo, tak. Dlaczego porozumienie polityczne było możliwe? No właśnie dlatego, że obydwa kraje były dyktaturami. O całkowicie różnej naturze, ale jednak dyktaturami, a więc politycy czy ta warstwa rządząca tych krajów, mogła sobie pozwolić na rozejście się z opinią publiczną, co więcej, nawet na pewno rozejście się z częścią elit politycznych. No, taka jest, tu się nie zgadza. Taka jest, taka absolutnie. Jest, taka i to jest w obu natury, przypadkach się natura nie zgadza. Dyktatury. I teraz następna rzecz. No to, że to, partner, to porozumienie ewentualne, do którego by doszło, miałby charakter nierównoprawny, nierównoważny, to jest oczywiste. Ja tu nigdy czegoś takiego bym nie powiedział, no bo jeśli bym coś takiego powiedział, to oznaczałoby, że ja w ogóle nie rozumiem natury stosunków międzynarodowych. Pomiędzy Niemcami a Polską była bardzo duża różnica potencjałów i taki sojusz, no, jeśli by do niego doszło, no musiałby zdawać sprawę z tego rachunku sił cudów w polityce zagranicznej nie ma, ale moim zdaniem to nie świadczy, że on nie był niemożliwy. Dla polskich elit on oczywiście był niemożliwy, bo można tak powiedzieć, bo polskie elity uważały, ja tego nie chcę nawet oceniać, tak uważały chyba nie tylko elity, ale też i społeczeństwo, że suwerenność jest, i to ta suwerenność w mocnym sensie tego słowa, jest wartością najwyższą i to nie jest tak, że to w roku 1939 my coś odrzuciliśmy, tylko moim zdaniem to jest od samego, jest, to się nazywa w polskiej historiografii ta teoria, niekiedy to się nazywa teorią dwóch wrogów, to jest taki dokument autorstwa z 22 roku Matuszewskiego. Matuszewskiego, podpisany też przez Sikorskiego. Tak. Podpisany przez Sikorskiego. No i on jest jakby... Tam jest zdefiniowana cała polityka, ja bym powiedział, tak, tylko... ta główna zasada, że nie wolno nam iść ani z Rosją, ani z Sowietami przeciwko Niemcom, ani z Sowietami, tak. Bo stracimy de facto niepodległość. No oczywista oczywistość. No ale ja powtarzam, sojusze mają to do siebie, dlatego ja mówię, ten sojusz był możliwy, sojusze mają to do siebie, że są zawierane najczęściej pomiędzy nierównoważnymi partnerami, to też niedobre, członkami, tak? No tyle. To znaczy, przede wszystkim nie zgadzam się z tezą, że obaj dyktatorzy, aczkolwiek w Polsce mamy jednak system autorytarny, w III Rzeszy mamy system totalitarny i to mocno zaawansowany, nie oglądają się, czy nie muszą się oglądać na opinię publiczną. To jest błędne założenie.
Dlatego, nie, że... Ja tego nie powiedziałem. No, że mogliby sobie... No dobrze, ale jeżeli nie mając, mamy... No, mając kontrolę, mając, nie będąc kontrolowani demokratycznie i mając kontrolę nad środkami masowego przekazu, mogą to zrobić. I Hitler jest dobrym tego przykładem, bo on forsuje to porozumienie polsko-niemieckie. Wracam do tego, co mówiliśmy. No jednak... Większa nienawiść, tak powiedzmy tak, ten antypolonizm był o wiele bardziej rozwinięty w Niemczech niż antygermanizm w Polsce, choć podsycany przez obydwa państwa. Ale to jest w ogóle, te zjawiska po dwóch stronach są w ogóle nieporównywalne, jeśli idzie o Niemcy. No tam dochodzi do historii antypolonistycznej, która, jak mówię, dla mnie, ta, jak się popatrzy na politykę Niemiec lat 20., ona jest irracjonalna właśnie z tego względu. Nie, to prawda, że ona jest irracjonalna i to tutaj zgoda. Natomiast łatwiej było przekonać Niemców do sojuszu ze Stalinem w 1939 roku, dlatego że były do tego i podstawy historyczne, bardzo odległe, przypominano Bismarcka i tak dalej. Te kalki otworzyć było stosunkowo prosto. Łatwiej było, nawet zaryzykuję twierdzenie, narzucić Sowietom, społeczeństwu sowieckiemu sojusz z Niemcami, może już niekoniecznie komunistom francuskim, włoskim i tak dalej, ale sowieckim. Proszę pamiętać, że wedle statystyk na 100 osób mówiących w Związku Sowieckim językiem obcym, 90 mówiło po niemiecku. 90. To nie jest przypadek. To pokazuje wpływy też kultury niemieckiej w ogóle wśród elit sowieckich w tym czasie. To było łatwiejsze. Natomiast na pewno się nie zgodzę z tym, że obóz pomajowy, czy to Józef Piłsudski, czy jego następcy, nie liczyli się z opinią publiczną, czy mogli jej cokolwiek tylko i wyłącznie narzucać. Nie mogli. Musieli się jednak liczyć i na to jest bardzo wiele przykładów już bez rozwijania. Ja podam jeden. On jest może najbardziej brutalny. Dlaczego Armię Polską w 1939 roku ustawiono tak, że władowano Armię Pomorze w korytarz, który był nie do obrony? No właśnie dlatego, żeby nie porzucić tamtejszej ludności, żeby dać jej nadzieję. Liczono się w ten sposób właśnie z opinią publiczną. Dlaczego Armię Poznań pozostawiono w Wielkopolsce? No można było zrobić prościej, wycofać wszystko za Wisłę, prawda? I tam się dopiero bronić, no to też było niebezpieczne, bo mogli ci Niemcy wejść i się zatrzymać i powiedzieć, nam wystarczy. No ale jednak ustawiono wbrew logice wojskowej tę armię w ten sposób właśnie również ze względu na liczenie się z opinią publiczną i tak dalej, i tak dalej. Tu można to rozwijać w zasadzie w nieskończoność. Poza tym ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że Polska staje się przy tym wszystkim, o czym mówiliśmy w stosunku do lat 20., rok 19, 20, późniejsze wydarzenia, brak środowisk propolskich w Niemczech, że Adolf Hitler w pewnym momencie ogłasza na jakimś Parteitagu, no tu się rzeczywiście pobawię w alternatywną historię, że no teraz mamy kochać Polaków, prawda, bo oni są naszymi sojusznikami. No to do kogo to przemówi? Do tych Niemców, którzy aż zioną nienawiścią do Polaków, widać to w prasie, widać to w biciu Polaków na terenie wolnego miasta Gdańska jeszcze w latach 20., 30. i później, w tej pogardzie dla Polaków. Nagle to co? Jeden Adolf Hitler jest w stanie jednym słowem czy 10 słowami przekonać, że jest inaczej. Coś mi tu jednak nie gra, delikatnie. Ale teraz bardzo daleko zeszliśmy już naprawdę w gdybologię, no bo do tego, ale, no, do tego nigdy nie doszło. Nie doszło, prawda? Nie doszło, zgadza się. I to jest, no możemy, ja mogę też mówić argumenty, że ja sobie wyobrażam, bo tak, państwo tylko... totalitarne ex definitione, a się akurat... Rzeczywiście problemem jest Polska, gdzie powiedzmy tak, na pewno, a już po śmierci Józefa Piłsudskiego, ta grupa rządząca musiała się liczyć bardziej z opinią publiczną niż w Niemczech, ale państwo totalitarne ex definitione, no to jest właśnie takie państwo, gdzie totalizuje się i dokonuje się Gleichschaltung i ludzie myślą tak, jak chcą ich
władcy. To zostało dosyć dobrze opisane, tak więc to zostało opisane również w literaturze, tak zwane pranie mózgów. Tak więc moim zdaniem, jeśli idzie o rzeczywiście możliwość przekonania Hitlera przez Hitlera Niemców, to ja sobie to wyobrażam. Jest oczywiście problem związany z rządem polskim, ze słabością tej ekipy, no bo zresztą też Niemcy to widzą, tak, że po śmierci Piłsudskiego jakby... No nie ma męża stanu tej klasy, to jest jasne. Piłsudski przykrywał swoją osobą te wszystkie słabości, których nie było widać. Jak bez wątpienia. Szembek jedzie w 1936 roku do Berlina, jak rozmawia z Niemcami, to czuje, że jakiś jest nowy element w tych rozmowach, tak? Że oni już zaczynają troszeczkę inaczej nas traktować, że ten Piłsudski rzeczywiście był dla Niemców wielkim atutem. I tu o tyle zgoda, że po śmierci Piłsudskiego to już było coraz bardziej trudne. Ponieważ powoli musimy zmierzać do końca, tu wątków jest cała masa, ale nie mogę zapytać o jeszcze jedno. Rasizm. No przecież nikt nie powie, że III Rzesza nie była państwem rasistowskim. Była. Nikt nie powie, że Słowian traktowano tam na równi z Nordykami, no bo nie traktowano. I teraz dalej jeszcze idąc, i to już nie jest żadne gdybanie, bo rzeczywiście pojawia się to pytanie, ono się musi tutaj też pojawić. To znaczy co? To, że odmówiliśmy tego sojuszu, bo odmówiliśmy, myśmy tego sojuszu odmówili. Zostawmy już wnikanie, tutaj na pewno będzie jeszcze okazja porozmawiać na ten temat, dlaczego się tak stało, to ta odmowa sojuszu to niewypełnienie marzeń, woli, planów Adolfa Hitlera spowodowało tę wielką nienawiść do Polaków, jaką widzimy od pierwszych dni września 1939 roku. No, powiem szczerze, mi trudno to w to uwierzyć i w ogóle taką koncepcję przyjąć. To znaczy ten rasizm, ta nienawiść do Polaków, ona się pojawia dlatego, że Beck odmówił Hitlerowi wspólnego marszu na wschód przeciwko komunizmowi. No, nikt mnie do tego nie przekona. Mordowanie elit polskich, publiczne egzekucje już jesienią 1939 roku w każdym praktycznie mieście na ziemiach włączonych do Rzeszy, eliminowanie duchownych katolickich, okrutne obchodzenie się z ludnością polską, no to przecież musi mieć głębsze korzenie niż tylko... No oczywiście, i właśnie. O tych korzeniach mówiliśmy. No ja tego nie neguję, bo to jest rzeczywiście nie do zrozumienia. Czyli jak koncepcję sojuszu pogodzić z rasizmem? To jest nie do zrozumienia to, co stało się już w pierwszych dniach, września i to, no moglibyśmy długo o tym mówić, ale to jest związane o tym, o czym mówiliśmy, o tych ideach 1919 roku, które się uaktywniły, bo tego się nie da zaprzeczyć. Hitler... A nie jest to związane jeszcze głębiej z pojęciami typu polnische Wirtschaft, które mają jeszcze XIX-wieczne koneksje. Gospodarność polska, ironicznie, prawda, i tak dalej. Państwo Klechów, bo tak przecież Niemcy nazywali Polskę i tak dalej. No tutaj tych przykładów jest dużo. Polaken, Polaczkowie, Polaczki. Ale znowu to są wcześniejsze określenia. W państwie totalitarnym, jednym z takich istotnych cech charakterystycznych państwa totalitarnego jest kontrola i sprawowanie pełnej kontroli. No książki na ten temat napisano, ja tutaj nie chcę już tego opowiadać, bo to są rzeczy oczywiste. Tego typu odczucia narodowe, tak, daje się kontrolować. I to jest niewątpliwie, że to się daje kontrolować. I teraz kwestia rasizmu. No, kluczowa dla mnie. I tu się naprawdę spieramy, tak? Bo my różnimy się w sposób moim zdaniem istotny. Otóż
To znaczy, ja wyłożę swoje stanowisko, które pan doktor dobrze zna, ale zgadzam się z nieżyjącym Jerzym Wojciechem Borejszą, skądinąd jednym z moich mistrzów, którego bardzo, bardzo szanuję i szanować będę, że jednak komponentą rasizmu w III Rzeszy i hitleryzmu był nie tylko antysemityzm, ale również antysławizm. To znaczy Słowianie, oni mieli też swoją tam gradację, prawda, w tym wszystkim, co Borejsza pokazał, ale stali niewiele wyżej od Żydów, a dużo niżej niż na przykład Francuzi czy Włosi, a ci też nie byli równo traktowani jak Nordycy. No, to się skądś brało i coś trzeba by było z tym zrobić, prawda, jeżeli miałby ten sojusz faktycznie się spełnić. To po pierwsze, znowu wracam do Mein Kampf i moim zdaniem problematyczne w książce pana profesora Borejszy jest właśnie to jakby zbliżanie antysławizmu, sugerowanie równowagi, równomierności antysławizmu i antysemityzmu, bo no, na temat szczególności antysemityzmu też już Nie wchodźmy w to, bo nie w to nie wchodźmy, bo to oczywiście. Temat, ale to też jest. To jest ogromny temat. Ale to jest coś na rzeczy. Moim zdaniem to jest nieporównywalne i Żydzi odgrywali w koncepcji Hitlera no, jakby kluczową rolę. W ogóle Żydokomuna to dopiero nam pozwoli zrozumieć jego stosunek też do Związku Sowieckiego. Do bolszewizmu w ogóle. I do bolszewizmu. Tak, on to utożsamiał. Ale. Ja na co wskazuję w swojej książce, pokazuję, że była możliwość teoretycznego jakiegoś załagodzenia tej kwestii rasowej i tu powołuje się na, niestety profesor Borejsza tego nie bada, tak? A tam był tak zwany Hans Günther, H.K. Günther, zwany był w Niemczech papieżem rasy, zresztą filolog, żeby było ciekawe z wykształcenia, ale te książki dotyczące nauki rasowej narodu niemieckiego, taka jego książka, no, była niezwykle, niezwykle popularna i była czytana przez Hitlera. I moją uwagę to zwróciło, ja już nie będę mówił o całym kontekście, ale że właśnie w tej książce nie traktuje, i to była też taka Biblia rasistowska, tak, że w tej książce nie traktuje się Słowian jako oddzielnej rasy, no bo to jest ważne, on to wyraźnie mówi i mówi, że Germanie i Prasłowianie są ludami, no wtedy pewnie trzeba użyć takiego anachronizmu, nordycznymi, czyli nordyckimi, tak? I ja powołuję się zresztą, bo to jest naprawdę, no, gdyby nie było tak straszne, to byłoby zabawne, dyskusję polskiego naukowca, profesora Stojanowskiego z Poznania właśnie z owym Ginterem i polskich rasistów, tak, którzy się spierali z niemieckimi, że polscy rasiści mówili, że nie powinniśmy iść na żadne porozumienie z Niemcami, dlatego że wskutek tego porozumienia Niemcy podbiorą nam ten dobry rasowo nordyczny element, którego mają mniej. No, krótko mówiąc, te koncepcje rasowe, to nawet trudno mówić o jakiejś naukowości tych koncepcji, tak? No to były jakieś niestworzone wymysły, no ale był taki czas, że w to wierzono. Moim zdaniem, gdybyśmy, tak? Hitler miał taką, i rasiści niemieccy mieli taką uliczkę, czy możliwość wyjścia z tej sytuacji. Czy do tego wyjścia przekonaliby ogół społeczeństwa? No tu jest pytanie. To jest jednak społeczeństwo totalitarne, które jest kontrolowane przez naprawdę dobrą, wzorcową propagandę. Ale znowu gdybamy. Ja właśnie tak za bardzo nie lubię na ten temat mówić, bo ja wskazuję tylko pewne możliwości. To nie gdybajmy. No, określenie Untermenschen pod ludzi odnosiło się też do Polaków. Ale pamiętaj, no właśnie, to wrócę może do Mein Kampf, bo
Niedługo będziemy, ci, którzy nie znają niemieckiego, będą mogli niestety to przeczytać. No czy, nie wiem, czy niestety. Tak, rzeczywiście profesor Eugeniusz Cezary Król przygotowuje naukowe wydanie Mein Kampf i uważam, że o ile to będzie obudowane, a będzie, dużym jest wstępem, ogromną ilością przypisów, komentarzami, no to proszę zobaczyć, jak często my tutaj podczas naszej rozmowy odwołujemy się do tego no, potwornego, do tej potwornej książki, ale ona jest jednym z ważniejszych źródeł do historii XX wieku. No to prawda. I podanie jej w edycji naukowej z oprawą, a profesor Król no, zrobi to wyśmienicie, bo jest przecież no i znawcą i z tłumaczeniem właściwym, bo to nie jest to łatwe. Wydaje mi się, że akurat jest czymś pozytywnym i nie trzeba w tym szukać sensacji. Tylko jeżeli już, to sensacji naukowej. Co ja bym odróżnił? Już tak, bo jesteśmy, zmierzamy niestety do końca. Ale jak patrzę, jak czytałem Mein Kampf, jak się czyta Mein Kampf, to widać jednak wyraźną różnicę właśnie pomiędzy traktowaniem Żydów, bo moim zdaniem z niektórych fragmentów, no nie tylko moim zdaniem, tam jednak wynika, to nie jest tak, że Hitler nic nie mówił o Holokauście. Moim zdaniem z niektórych fragmentów wprost wynika, że konsekwencją rozwiązanie kwestii żydowskiej może być tylko w gruncie rzeczy jedno. No, to nie oszukujmy potem się. Potem nazwano Entlösung der Judenfrage. Tak. To jeśli idzie o takie narody jak naród, bo tam my często, nas z Czechami Hitler często wymienia właśnie chyba nawet nie z Rosjanami, tylko z Czechami, bo to jak on patrzy. Nie, no myśli nas, kategoriami monarchii habsburskiej, tak, w której się wychował. I tu to, jak on pisze o Polakach i Czechach, no to jest taki zwykły niemiecki, ja bym powiedział taki zwykły niemiecki nacjonalizm, tak? Ta wyższość narodowa. Bo ta wyższość narodowa Niemców jest oczywista. No, Hitler też wyrasta z pewnej atmosfery duchowej. No i tak, ale skąd teraz wtedy ta olbrzymia dawka nienawiści w czasie II wojny światowej do Polaków? I tu powiem, no właśnie, ona wynika z tego, że Hitler wziął i jakby wypuścił tego dżina nacjonalistycznego, no skoro Polacy nie chcą być jego sojusznikami, no to niech teraz Polacy cierpią. A Niemcom to rzeczywiście, Niemcom naprawdę dużo nie było trzeba, bo ta nienawiść, no mówiliśmy to, wracamy do samego początku, ona była tak ogromna, że na pewno ona była irracjonalna i ona w 1939 roku ona wypłynęła, tak? Tego nie ma, tu no, nie ulega to kwestii. No tu właśnie, tu się różnimy, ale różnimy się pięknie w tym sensie, że potrafimy na ten temat dyskutować. Ja uważam, że to jednak była taktyka obliczona na to, że ofiara sama wejdzie w paszczę lwa. Pan doktor widzi to inaczej, ale no właśnie dlatego historia jest tak fascynująca, że możemy się spierać. Też chyba byśmy się zgodzili co do tego, jaki byłby efekt sojuszu, no bo tu... Tak, ten dalekosiężny, ja też nie mam, wydaje mi się, że byłby ewidentny. Biorąc pod uwagę różnice potencjałów, że bylibyśmy, ja się, pisząc książkę, a to już było dawno, ja się zastanawiałem, no dobrze, jakby do tego doszło, to jakby to się mogło skończyć? I ja sobie wyobrażam, to byłby taki PRL, no tylko że tym mocarstwem, znaczy stopień niezawisłości ostatecznie byłby podobny do PRL-owskiego, bo musielibyśmy oddać politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa, i w pewnym sensie, ponieważ no byliśmy jednak słabi, to w którymś momencie pewne zasady ideologiczne musiałyby nam zostać narzucone, bo my znamy dosyć dobrze, a przynajmniej możemy
moim zdaniem możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa określić, jak miał wyglądać ten świat Hitlera, a przynajmniej wiemy w 1939 roku, jak on sobie to wyobrażał. On był właśnie bardzo schmittiański, to miał być tak zwany Grossraum. Na pewno w 1939, bo wiemy, że wtedy w 1939 Hitler rozmawia nawet z prawnikami, tak? Bo tu tworzy na swoje potrzeby nową koncepcję prawno-międzynarodową, bo to tak to trzeba nazwać, tak? Gdzie nie ma państw suwerennych, bo wedle klasycznej koncepcji prawa międzynarodowej mamy równość suwerennych państw. A tutaj mamy taki, będzie, to miało być kilka takich wielkich przestrzeni, czyli imperiów, też tak to możemy nazwać, z tym centralnym imperium, które samo jedyne jest suwerenne i wokół niego są te terytoria niesuwerenne. I on to zresztą robił. Protektorat Trzech Himorach jest takim tworem niesuwerennym, należącym, jak, będącym w orbicie wpływów Rzeszy. No i bylibyśmy takim państwem, jednym z części składowych niesuwerennych wielkiego imperium. Komuna na tym właśnie polegała. Byliśmy częścią niesuwerenną wielkiego imperium. Tak jest, czyli no, ten sojusz faktycznie wymarzony prowadził jednak do chyba nawet czegoś gorszego niż junior partnerstwo. Ale to jest moje zdanie. Powiem no, tego nigdy też oczywiście nie będziemy mogli rozstrzygnąć. Nie będziemy wiedzieć, chociaż chyba bliższe jest mi jednak powiedzenie znane Józefa Becka już z okresu rumuńskiego, że gdybyśmy poszli z Hitlerem na zachód i byli jego sojusznikami, junior partnerami, to i tak byśmy skończyli jako ci, którzy pasają dla niego krowy za Uralem. Na tamtejszych rozległych stepach południowej Syberii, które kiedyś miałem okazję kilkakrotnie odwiedzać, wolę jednak mieszkać nad Wisłą. Albo bylibyśmy takim właśnie PRL-em nadwiślańskim, być może okrojonym, zależnym, z jakąś tam autonomią kulturalną, bo być może też by jednak był powrót do tych pewnych idei niemieckich, no tego nigdy nie wiemy, tak? A do tych koncepcji z początku I wojny światowej, gdzie no właśnie też myślano w dosyć podobnej kategorii, tak? O takiego wielkiego związku gospodarczego pod kontrolą Niemiec. Mitteleuropa. Tak, Mitteleuropa, gdzie to, co byłoby gdzie pewną kulturę, mielibyśmy pewną samodzielność kulturową, można byłoby mówić w języku polskim. Dziękuję bardzo. Oczywiście tu dziękuję bardzo. My sobie możemy pogdybać trochę, temu też i służą takie spotkania. Bardzo dziękuję za tę wymianę myśli panu doktorowi Krzysztofowi Rakowi. Omówiliśmy sprawy dotyczące stosunków polsko-niemieckich głównie, bardzo istotnych, kluczowych dla zagadnień związanych i z polityką polską i w ogóle przyczynami wybuchu II wojny światowej. Spotykamy się, drodzy Państwo, za miesiąc najpewniej, czy niemalże na pewno, o ile nie przeszkodzą jakieś kwestie pandemiczne czy inne, no oby nie. Moim rozmówcą będzie pan profesor Marek Kornat, znana postać, historyk dyplomacji, stosunków międzynarodowych. Raz jeszcze panu doktorowi serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.